Cześć serduszka, buźka, buźka. Teraz opowiem Wam o wynagrodzeniu neurologicznym, czyli kto na co i za co umrze lub żył będzie wiecznie. Buźka, buźka. No, a dzieje się to tak, zaraz to opowiem. No tutaj jeszcze jedno, że tutaj rozstrzygam dopiero tą kwestię, więc w niektórych sprawach mogę się jeszcze mylić, wiecie, i dopiero będę poznań głębszych. Też i funkcji organizmu, ale w większości jest prawidłowe to wynagrodzenie, które teraz Wam powiem. Czyli tak, w wysokości. Jest 7 neuroprzekaźników i każdemu temu 7, no, na receptorkach jest 7 neuroprzekaźników w komórkach nerwowych mózgu i te 7 neuroprzekaźników przypada w każdej komórce, dla każdej komórki wysokości organizmu nerw przypada. I przypada wysokości 7 mitochondrii, wiecie? Tak, dla każdego neuroprzekaźnika przypada 7 mitochondrii w komórce, na przykład w ręce, w jądrach, wysokości w nerkach, no 7 komórek przypada, które spalają różne substancje, jak wysokości, jak przyjemności białka, cukry, tłuszcze, różne substancje spalają, a tu dokładnie opowiem, co i jakiemu neuroprzekaźnikowi przypada. Jest 7 neuroprzekaźników i lecę od najmniejszego neuroprzekaźnika. I pierwszym neuroprzekaźnikiem jest GABE, czyli seksu wysokości dla domu i rodziny wysokości katolickiej, przyjemności seksu do domu, wychowania dzieci wysokości. No, ten neuroprzekaźnik odpowiada za tą funkcję życiową. No i ten GABE odpowiada za mitochondrię. Spalania cukru. Jak jest się zmniejsza ilość neuroprzekaźnika GABE, to umierają, nie funkcjonują bynajmniej, może niekoniecznie umierają, ale nie funkcjonują mitochondrie spalania cukru sześciowartościowego, czyli C6, O6 i H12. H12. Po 6, bo cukier to taki krzyż, w takim momencie krzyżu, z jednej strony węgiel, z drugiej strony wysokości tlen, z góry 6 atomów wodoru i na dole 6 atomów wodoru. Taki układ krzyża się łączy cukier. No bo się to, no to jest w wysokości ten glutaminian za wychowanie domu i rodzinie chrześcijańskiej. GABE. I to jest neuroprzekaźnik seksu w wysokości hetero chłopaka i lesbijki. Upodobanie cipki. To też odpowiada za tą pasję taką. Później jest przyjemności neuroprzekaźnik ten, neuroprzekaźnik glutaminian. On odpowiada za wychowanie domu i rodziny w chrześcijaństwie, wysokości w chrześcijaństwie dla mężczyzny geja i dziewczyny wysokości hetero. On odpowiada i dla nich jest jakieś wielkości, gotam jest wielkości, więcej od glutaminianu. GABE od glutaminianu od GABE, to wtedy w wysokości jest się hetero dziewczyną lub w wysokości lub przyjemności gejem. No, co tam jeszcze? No i ten nowy przekaźnik glutaminian odpowiada przyjemności na mitochondrii. Jak jego brak, to nie funkcjonują te mitochondrie. Spalania cukru pięciowartościowego, czyli C5, O5, H12. Po każdej stronie wysokości po 5 wodorów. No i tutaj przyjemności jeszcze Wam opowiem, że ten cukier pięciowartościowy to jest rybza, ona wchodzi ten, no, ona jest budulcem wysokości ten, nici DNA. Buźka, buźka. No i tutaj dalej, no, dalszy neuroprzekaźnik, to jest acetylocholina. Acetylocholina, ona odpowiada w wysokości za tolerowanie. Osoby, które ja toleruję, to się toleruje. Rzeczy, których ja nie toleruję i osób, których ja nie toleruję, się nie toleruje. No w trójcy wysokości, według Ducha Świętego Jezuska, no to leci. Sprawdź tutaj w tolerowanie wysokości, to jest neuroprzekaźnik serca. No i jak ono go jest mniejsze, on umiera na winie, no jak się na przykład Żyda toleruje, albo on umiera, następuje choróbsko, bo go jest zanik w umyśle i mitochondrie w wysokości spalania, w wysokości fosfolipidów w organizmie nie funkcjonują.
No, nie funkcjonują wcale, wyłączają się te mitochondrie. Później jest neuroprzekaźnik dopamina. Ona odpowiada za słuch i mowę dopamina. I dopamina to no, jak winka. Winka właśnie nie ufa fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu, ani nie ufa fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. No, ona za to odpowiada, żeby nie kłamać, nie używać bystrości i nie świadczyć fałszywie. No, buźka, buźka, słowem swoim. I przyjemności ten przekaźnika, jak jest mniej, to umierają mitochondrie spalania czterowartościowego cukru. Buźka, buźka. A później następnym neuroprzekaźnikiem jest neradrenalina. Neradrenalina, ona jest odpowiedzialna za opiekę domu i rodziny, czyli sprawiedliwości życia, napominanie wysokości sprawiedliwości życia, powskazywanie, przede wszystkim wskazywanie sprawiedliwości, że na przykład kaleki dzieci wysokości, no płacić nam tutaj wysokości i rodzice ich wysokości odszkodowania w postaci wysokości nakładania podatku na tabletki i przecież, bo to kiedyś było wysokości, no terroryzowało chrześcijan wysokości, teraz już bo wózki inwalidzkie odziedziczają wysokości w reinkarnacji, wysokości osoby, wysokości grzeszku i tak to wygląda, no i to już na zawsze. Buźka, buźka, to już jest ich żywot taki. A przy cierpieniach zawsze do ujrzenia się wysokości, tutaj posłuchu mnie wysokości, że kara będzie odbębniona, ale to musi wiedzieć, że odpokutowuje karę i wysokości, że ten odpokutowuje karę. Tak nieświadomie to po prostu na zawsze by byli w takim stanie. No, że ciało ich nie chce, takie duszy wysokości, bo posłuszeństwa odmawia. Sam organizm ich eliminuje ze społeczeństwa, bo przestrzeń jest Boże, wysokości nie moich zamysłów, wysokości Duszka Świętego Jezuska, Maryjki, wysokości Józefka i świętych. Buźka, buźka. Aniołków też, bo po mnie jesteście też i aniołami. Pierwszego porodzenia, jak byłem kiedyś aniołem porodzony. I przyjemności tutaj bezpośrednio neradrenalin nie umiera, mitochondria spalania tłuszczu, wiecie? Tłuszczu. Później jest neuroprzekaźnik serotonina. Serotonina neuroprzekaźnik odpowiada za patrzenie, za wzrok, przyjemności wzroku. Serotonina odpowiada. I bezpośrednio serotoniny, no tu jest za życzycie no. Szanowanie, szanowanie. Szanuję się siebie, wysokości drugiego człowieka i mnie, bo Boże swego. I wysokości Ducha Świętego i Jezu, no, Kościół Święty się szanuje. I przyjemności, że na szanowanie wysokości, jak się nie szanuje. Jak na przykład się szanuje ateistę, czy tam wysokości ten, to właśnie się ślepnie. Ślepnie, albo się wysokości nie dostrzega siebie i właśnie się, że ktoś inny jest lepszy, nie twój czyn jest dobry, to tak samo się ślepnie, no to tak samo wysokości odejmuje się, to tak ślepnie się na tej choróbce, ale inne też choróbska następują, to bo na tej choróbce umiera mitochondria spalania białka i jest mniej białka w organizmie, wiecie? Buźka, buźka, prawidłowego bynajmniej białka. Później jest mitochondria, później jest neuroprzekaźnik testosteron. I on odpowiada za siłę. Siła jest opiekuńcza i delikatna. Silna jest siła, przyjemna. A jak ktoś srogość wysokości ma, lub, no to już bardziej tak, jak sadyzm ktoś ma, bardziej sadyzm. Jak sadyzm ma, to umierają właśnie te, no, mitochondria, obumierają lub wysokości się wykaszają, mitochondrie spalania wysokości alkoholu w organizmie. No, buźka, buźka. I tu stąd choróbska następują różne. No, co tam jeszcze opowiedzieć? No to wszystko na ten temat. Teraz opowiem po kolei, jaki neuroprzekaźnik i jakie choróbsko następuje na jakim neuroprzekaźniku. Buźka, buźka. Jeszcze jedno do testosteronu.
To, że przyjemność na tej stronie właśnie siła jest delikatna, ale na przykład siła umysłowa też jest delikatna, twórcza i przysiła, a nie brutalna, sroga i tak dalej. Czy tam wysokość rodzina jest sroga, brutalna, jest wysokość ten wrogo nastawiona, wysokość czy coś w tym stylu, sroga rodzina, czy tam wysokość serce jest zatwardziałe, wysokość, czy tam właśnie ten. Siła jest delikatna i przyjemność, no. I umysłowa tak samo, a nie brutalna. No bo inaczej umiera mitochondria na testosteronie umierają, bo umierają. Bo go jest mniej. No, błyszka, serduszka. Teraz przejdę do tego, do pierwszej od najmniejszej wysokości tego neuroprzekaźnika, GABA, wiecie? Od hetero dziewczyny, hetero mężczyzny i lesbijki. No, on na nim się na nim on odpowiada za spalanie wysokości cukru sześciowartościowego, za spalanie cukru sześciowartościowego i przyjemności, jak właśnie tutaj jakaś pedofilstwo, szczególnie pedofilstwo, zdrady małżeńskie, to odejmuje się zdrady niekoniecznie małżeńskie, zdrady domu i rodziny, wysokości dziecka swojego, przyjemności czy coś tam. To przyjemności odejmuje się wysokości właśnie ilość tego neuroprzekaźnika. Tak samo wysokości nadglutaminianie następuje. Jak jesteś hetero dziewczyną lub gejem, to tak samo tamtym osobom tamten neuroprzekaźnik się odejmuje, ale to tam to powrócę jeszcze do tamtego. No ale tu się odejmuje ten na gabę się odejmuje wysokości ten neuroprzekaźnik i wysokości jest mniej substancji ze spalania cukru. Czyli wysokości mniej wody, mniej węgla, mniej tlenu w organizmie ze spalania cukru, wody, dwutlenku węgla, wysokości budulców, wysokości dla różnych enzymków, tych ze spalania tego różne enzymki się budują. Buźka, buźka. No i tu przede wszystkim jest, jak nie ma spalania cukru, to cukrzyca następuje. Bo jest za dużo tego cukru, wiecie? To jest ta główna cukrzyca, na którą cierpią ludzie. Właśnie ta. No i tak samo jak jest, coś nie ma z tego spalania tego cukru, to ten cukier idzie cukier do komórki, jest niespalony, wychodzi znowu za komórkę i więcej cukru jest przetwarzane na pięciowartościowy cukier i czterowartościowy cukier, wiecie? A co powoduje pięciowartościowy cukier, jak jest ten? To choróbska następują wysokości związane z nicią DNA, że ona jest w przyjemności mutagenna. Na przykład wyolbrzymia się wysokości jąderko się wyolbrzymia, przyjemności w komórce, za duża nić jest budowana, za duża nić wysokości nukleotydu, wiecie? No tak to wygląda. I wysokości, jak jest 5-4-wartościowego cukru za dużo, to raki następują, ale to jeszcze wysokości, no, jeśli to jest taki zalążek tej choróbska, że jakiś wypiek na twarzy może nastąpić, wysokości, jakieś pryszcze, wysokości narośle na twarzy narosnąć, czy coś takiego, to tym osobom tak się dzieje właśnie na tym, a przede wszystkim cukrzyca. Następnym neuroprzekaźnikiem to jest glutaminian. Odpowiedzialny za dom i rodzinę, opiekę, rozwój domu i rodziny, wysokości chrześcijaństwa, chrześcijańskiej, wysokości dla geja i hetero dziewczyny. No i inne, jak nie jesteś, taki sam byś miał dom, na przykład ten sam czynnik byś miał, a nie jesteś w chrześcijaństwie, to ci się pasma duszy rozjeżdżają, wiecie, że impotentem się na przykład dziejesz, bo no, coraz ciężej kumasz wysokości stojącego fiuta, wysokości i przyjemności no, z tymi idącymi myśli twoich, wysokości, bo jak się pasma w karku duszy rozjeżdżają, bo są pasma w karku duszy odpowiedzialne w twoich przeżyć, w sensie to one się rozjeżdżają i coraz kumę zaczynasz teraz postrzegać, przeżywać w sensie ten, to kumać w wysokości się zaczynasz, coraz ciężej w sensie, no, splatać myśli i siusio, wiecie, i się impotentem dziejesz. No a tak masz normalnie w sensie, możesz bzykać do końca życia swoją babusię, swojego mężczyznę, swoją dziewczynę. Buźka, buźka. Tak to wygląda.
No, czyli na glutaminianie, jak jest go coraz mniej, jak zawahania masz rozwoju domu i rodziny, to spalania tego pięciowartościowego cukru, to jak te mitochondria się wyłącza, bo brak neuroprzekaźników, później się wyklucza też ten mitochondria z komórki, to przy przyjemności następuje, no niestety, tak samo cukrzyca. Bo jest za dużo cukru w organizmie do spalania. Przede wszystkim cukrzycę za pedofilstwo i wszystkie zboczenie wysokości cukrzycę, za zdrady małżeńskie, za właśnie zdrady niekoniecznie seksu wysokości, ale inne zdrady wysokości domu i rodziny chrześcijańskiej, to cukrzyca następuje. I przyjemności brakuje związków ze spalania wysokości czy pięciowartościowego cukru, wiecie? Brakuje związków dla powstawania hormonów i wszystkie różnych substancji dla organizmu. Czyli dwutlenku węgla, tlenku wodoru, dwutlenku węgla, wody, dwutlenku węgla. No to tego brakuje, wiecie? Błyszka, błyszka. Węglanu wodoru. Węglanu wodoru dla białek, budowa dulca. No i to tak wygląda. A przede wszystkim tak samo jest za dużo, wtedy już jest bardzo dużo pięciowartościowego cukru, więc w zasadzie choroby genomu następują. Jest zapisywane wysokości, wkleja się wysokości ten pięciowartościowy cukier, z niego się nadmiar nici robi wysokości. I genotyp już tak nie funkcjonuje i już nie odczytuje wysokości informacji wysokości dobrze enzymek krążący po DNA, czterowartościowy cukier i na nim się źle na nim się nie replikuje RNA, wiecie? To też są takie choróbska, nawet to może prowadzić wysokości do choróbska takiego jak właśnie ten, jak przyjemności i wysokości Alzheimer, ale pewnego typu Alzheimer, właśnie tego typu Alzheimer, bo Alzheimer to wynika wysokości też z cukru, brakuje czterowartościowego, ale to później opowiem, ale tutaj też i Alzheimer, zanik komórki, wysokości funkcji komórkowych, wysokości, tak to wygląda, bo DNA nie funkcjonuje, wysokości wyłącza się, są przeskoki złe, wysokości na niciach, wysokości w genomach, odległości między nimi. I wysokości nic nie funkcjonuje i wysokości ten DNA i nie replikuje się białko na nim, wysokości RNA się nie replikuje i inne informacje też nie są przekazywane w prawidłowości do organizmu człowieka. Tak to wygląda. To jest na pięciowartościowym wysokości cukru, jak go jest za dużo, to takie choróbska następują. Wiecie, a to jest przy umieraniu glutaminianu drugiego neuroprzekaźnika człowieka wielkości. No, teraz opowiem wysokości o neuroprzekaźniku dalszym, o neuroprzekaźniku acetylocholinie. Teraz opowiem choróbska, które następują na acetylocholinie, odpowiedzialnej za spalanie wysokości w mitochondriach fosfolipidów. Ale tutaj jest 7 tych mitochondrii do spalania związków, ale komórka ma takich 500-1000 mitochondrii, wiecie, po 7 dzielonych. No i tak to wygląda. No i tutaj przyjemności, tak to wygląda. Że przyjemności, jak brakuje wysokości acetylocholiny, to mitochondria nie spala fosfolipidów. A jak nie spala fosfolipidów, to przyjemności brakuje fosforku w organizmie ze spalania fosfolipidów, kwasu fosforowego i fosforu brakuje w organizmie ze spalania fosfolipidów, które wysokości fosfolipid stanowi wysokości enzymek dla siateczki śródplazmatycznej i ona w siateczce śródplazmatycznej komórka wydziela różne enzymki, jak się ustabilizuje ilość wydzielania enzymków w komórce wysokości hormonów, enzymków dla komórki, jak hormonu wysokości, jak ten hormon na przykład jakiego hormonu? Choćby nawet fenyloketonu,
fenylalaniny, ten hormonu, enzymku, czy enzymku, czy hormonku fenylalaniny i w różnych wysokości pomocniczych, wysokości dla komórki enzymków ze spalania, na przykład jeszcze ponownego wysokości, jak się spali cukier, to powstaje dwutlenek węgla i ten dwutlenek węgla idzie właśnie do siateczki śluzoplazmatycznej. W szczególności idzie do aparatu Golgiego, bo z siateczki śluzoplazmatycznej, jak się ustali ilość wysokości enzymków wydzielanych, wydziela się wysokości aparat Golgiego, wydziela się siateczki śluzoplazmatycznej, aparat Golgiego i w tym aparacie Golgiego wysokości na 100 wysokości są te już enzymki i one rozwalają na przykład ten dwutlenek węgla na powrotny tlen i węgiel, wiecie, dla komórki. To takie wspomaganie. No i to tego brakuje wysokości, bo myślę, że związek właśnie z fosforkiem jest właśnie się stanowi wysokości, tak ten enzymek. Tu jest jeden stały wszędzie enzymek w każdej komórce, czy tam wysokości w produkcji na przykład ATP, wysokości mitochondrii, wypróbowanie ATP dla mitochondrii. W mitochondrii wysokości to też na tym enzymku tym samym, ale z genomu wysokości, z genetyki wysokości inaczej jest świecącymi siłami i wysokości, genom zmienia własności wysokości, produkcji wysokości na tym enzymku wysokości substancji, wiecie? Tak to wygląda. A przyjemności, jak brakuje jeszcze tego, no, ze spalania właśnie fosfolipidów, brakuje właśnie czystego fosforu, bo czysty fosfor idzie wysokości do umysłu idzie w czysty fosfor i wysokości alkohol się wydziela z fosforem. Każda komórka wysokości produkuje własny alkohol, ale to komórkowy alkohol i w minimalnej ilości wydzielany jest do organizmu ten alkohol z komórek, bardzo w minimalnych ilościach, buźka, buźka. I to też szczególne komórki tylko wydzielają dla krwiowiegu, wysokości do umysłowe komórki wydzielają czy tam inne wysokości dla umysłu, ale wysokości na fosforku właśnie wydobywa się alkohol, spity alkohol, na przykład napije się alkohol i to wydobywa się ten alkohol, czy tam właśnie wyprodukowany w komórkach wysokości wpuszczony do krwiowiegu, to on się wydobywa z receptorków z umysłu trzeźwienie następuje wysokość właśnie za pomocą tego fosforu. Fosfor dołącza się do alkoholu i on jest wydobywany i później spalany właśnie w mitochondrii, wiecie? Mitochondrii, ten alkohol jest spalany z fosforkiem. I tak samo wysokości różnych wysokości związków ten fosfor powoduje pozbywanie się wysokości z receptorków. Jak przyjemności na przykład alkaloidów i wszystko, a tak wysokości ten alkohol, te alkaloidy wysokości, alkohol tamują wysokości receptorki i umysł przestaje działać i mogą paraliże nastąpić, wysokości niemożności chodzenia, wysokości częściowych tam jakieś palcy, nie palcy i wysokości, tak to też wygląda, że funkcje wysokości komórkowe się wysokości też wstrzymują, dostarczają wysokości, obumierają komórki, wiecie. Najpierw się wstrzymują wysokości z produkcją, bo jak zapcha na przykład ten alkohol wysokości wątrobową komórkę wątrobową, to przyjemności wysokości nie dostarcza się wysokości związków, cukru się nie dostarczają wysokości do organizmu ani nic, do tej komórki i ona później obumiera, ta komórka, to też lub wydajność swoją bardzo traci. No i też mogą właśnie w umyśle wysokości, jak za receptorek w umyśle wysokości, w nerwie wysokości, ten alkohol zatka, to wysokości przenikalność neuroprzekaźników jest wstrzymana, wiecie? I paraliże mogą następować. No, tak to wygląda. A jeszcze moje serduszka na fosforku, jak jest właśnie za mało tego fosforku, to wysokości ten fosfor się uiszcza w jedno silny wysokości ten, silny wysokości ten, no, enzymek, jeden silny enzymek, wiele się uiszcza wysokości koło siebie wysokości tych fosforków, które spełniają wiele funkcji wysokości w aparacie Golgiego, wiele funkcji i on wysokości jest w stanie rozwalić wysokości i on też rozwala właśnie glin. Jak jest glin niemetaliczny, glin metaliczny, czyli jest glin,
i później z gliną, glin się łączy w taki pięciokąt, by coś, atomy glinu metalicznego w pięciokącie łączą, a jak się jeden weźmie atom metaliczny glinu, to jest już aluminium, to już jest aluminium, wiecie, to już jest aluminium. I przyjemności ten jeden atom metaliczny można jeszcze rozdzielić na niemetaliczne atomy, bo atom metaliczny składa się z 21 ułożonych w krzyż wysokości, tak? Atomów po 21 atomów wysokości niemetalicznych glinu, wiecie? I to atom aluminium, właśnie glinu, aluminium właśnie rozwala na pojedynczy atom niemetaliczny glinu, wtedy ten enzymek, i on tamuje przyjemności ten. I on tamuje przyjemności w komórkach. On wchodzi na ten, na de, wchodzi do jąderka i tamuje, wchodzi na enzymek krążący po DNA. Czterowartościowy cukier to jest ten enzymek, który krąży po DNA. Na nici DNA on krąży ten enzymek. I wysoce on wchodzi na niego i już na tym enzymku się nie replikuje ten. Nie replikuje się. RNA się nie replikuje i komórka obumiera, wiecie? No i tu z rozpadu komórki, jak się rozpada taka komórka, to zostają takie blaszki i to wszystko, to tak to wygląda. Ale tutaj to już jest w wysokości stwardnienie rozsianej, to już w mięśniach to trochę inaczej wygląda, bo Alzheimer na przykład, co nie? Alzheimer to jest błąd insuliny, wysokości błąd insuliny, że insulina nie posiada wysokości trzeciego pierścienia, czyli nie rozwala wysokości pięciowartościowego cukru na czterowartościowy cukier. Na czterowartościowy cukier nie rozwala, który wysokości jest enzymkiem właśnie krążącym po DNA, na którym się replikuje RNA. I jak brakuje tego enzymku wysokości czterowartościowego cukru krążącego po DNA, jak jest insulina błędna, to przyjemności powstaje właśnie ten Alzheimer, bo by coś brakuje, znowu tutaj brakuje by coś tego wartościowego cukru, który jest enzymkiem wysokości, na którym się replikuje RNA, a przyjemność i to w umyśle i w wysokości przy rozpadzie komórkowym, w wysokości jak fosfolipidy, jak ten, jak no. ATP rozwala wysokość błony komórkowej przyciusio, tej martwej już komórki, niezdatnej wysokości do życia, to i powstają blaszki przyciusio. A tutaj wysokości może, bo to w mięśniach bardziej stwardnienie rozsiane, to w mięśniach jest po prostu na tym enzymku jest wysokości zatamowany przez właśnie ten gliny niemetaliczny i też nie replikuje RNA, wiecie? I tak powstaje stwardnienie rozsiane na tolerowaniu i nietolerowaniu. A Alzheimer wysokości to jest wysokości, jak już komórki wysokości czustki siły nie mają i produkują wtedy błędną insulinę, wiecie? No lub samego wysokości założenia ten no, nadania choroby wysokości z reinkarnacji wysokości, że przy przyjemności będzie taki ten. Za właśnie za jakieś zawahania właśnie ten tutaj Alzheimer domu i rodziny bytości, Alzheimer czy tam jakiś inny, to tam jeszcze właśnie rozstrzygam właśnie za co może być ten Alzheimer. Ale myślę, że to zawahania domu i rodziny, bo to tak to wygląda. To tak wygląda. Buźka, buźka. Robimy Alzheimera, robimy. Lub tam kto według swojej sprawiedliwości to się uiści na świecie, by coś według ten jak jest chrześcijaninem i by coś może w sprawiedliwości żyć, by coś i uiszczać też i tego Alzheimerka za jaką tam chce choróbską, za jaką tam chce przyczynę. No ja tutaj ten za wahania do mojej rodziny. No i no to tak, ale przede wszystkim wysokości komórki, wysokości czustki są słabe i wysokości wytwarzają błędną insulinę, bo już nie jest w stanie się wytworzyć pełna insulina, to bez ostatniego łańcucha insulina się tworzy tu i to powoduje wysokości niepowstawanie czterowartościowego cukru z pięciowartościowego cukru wysokości, wiecie, przy wysokości rozpadzie w insulinie tego cukru. Najpierw wysokości idzie cukier do insuliny sześciowartościowej jako cukier glukoza, rozwala się na kwas piragranowy. Kwas piragranowy to jest wysokości sześciowartościowy cukier, ale bez pobocznych wysokości w krzyżu wysokości związeczków, niemetalicznych wysokości węgla z wodorem, węgla z tlenem,
tych pozbycia się wysuszki. Także to już jest gliceryna. I ten kwas pierogrzanowy to jest gliceryna. I później wysusi on się właśnie w następnym łańcuchu insuliny. Insulina to ta, to, 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 to To, to, to taki łańcuszek, to taki łańcuszek, to taki łańcuszek, widzicie? Z trzech takich wysokości tych spiral, wiecie? Z trzech takich spiral i do pierwszej spirali wchodzi wysokości cukier, się rozwala, później się rozwala, wchodzi do następnej na pięciowartościowy cukier się rozwala i później na czterowartościowy cukier się rozwala. Tak to wygląda. Buźka, buźka. No i wysokości tutaj, no, jak wysokości nie ma czterowartościowego, to powstaje Alzheimer, bo brakuje enzymku krążącego po DNA. No, a tu przyjemności jeszcze wysoci do tego stwardnienia rozsianego, to stwardnienie rozsiane jeszcze może no, bardziej następuje, po silniejszego wysoci jest wysoci ubóstwo białka, wiecie, bo wtedy błona komórkowa przepuszcza wiele toksyn do komórki, wiecie. Białka wysoce, błony białkowe odbijają wysoce toksyny, a tak przepuszczają do siebie wysoce toksyny. No to tak na acetylocholinie, to takie choróbska na acetylocholinie następują. Teraz przejdziemy do następnego, neuroprzekaźnika, a tu na acetylocholinie powtarzam, do tolerowania osób lub spraw wysoce, których ja nie toleruję, lub rzeczy, których ja nie toleruję, tolerowanie. To następuje to choróbsko. No, toleruje się to, co ja toleruję i tych, co ja toleruję. Buźka, buźka. No, tak to wygląda. A przy przyjemności przejdziemy do następnego neuroprzekaźnika, to jest dopamina. No, serduszka, jeszcze dodam do acetylcholiny, wiecie, jak nie ma spalania wysokości spalania fosfolipidów, to brakuje tłuszczu, wiecie, w organizmie. Tłuszczu brakuje. No i jest za dużo fosfolipidów, tłuszczu do odżywiania brakuje. I z niego właśnie tam jakieś substancji wysokości no, potrzebnych dla komórki, gromadzenia zapasów odżywiania, ale jest za dużo fosfolipidów w organizmie wtedy, wiecie, o wiele za dużo, to te takie nierakowe, ale tutaj już nierakowe narośle następują, właśnie na tolerowaniu. Te baby z bulbami, to przede wszystkim są właśnie że za dużo mają fosfolipidów i takie wysokości nierówności w organizmie właśnie występują, właśnie takie błony komórkowe się powiększają się błony komórkowe, bo przyjmują więcej fosfolipidów do siebie i takie narośle następują, wiecie, i różnego rodzaju wysokości też i tutaj kurzajki, niekurzajki, to wszystko też tak następuje, wiecie, buźka, buźka, no. To takie schorzenia, myślę, na tolerowanie tego, co ja nie toleruję. To taki mój kolega miał kurzajkę na rękach, kurzajki, bo tam dyskrecji tolerował w sensie osoby, których ja nie tolerowałem. Buźka, buźka. No, tu zwyrodnienia stawów następują, takie powiększenie komórek, różnego rodzaju właśnie takie wysokości zawahania organizmu następują wtedy. Jak się toleruje kogoś, kogo ja nie toleruję. Buźka, buźka. Tu tak samo jest właśnie na te dopaminy, jak właśnie brakuje tego spalania czterowartościowego cukru, to może wysoce apetyt odejść, wiecie? Apetyt odejść, bo będzie za dużo tego, troszkę podwyższona ilość cukru w organizmie. Może nie cukrzycy, ale podniesiony trochę ilość cukru, to apetytu mogą nie mieć dzieci, a później raki dostają. A przy przyjemności, no tutaj z tym tak samo można to wiązać. Chociaż niekoniecznie, bo rodzice źle gotują jakieś bystrości, jakieś ryże. No, nie polską kuchnię. Zobacz, to w żarciku takie. No ja tam, dla mnie wysokości ten, ja nie lubię innej kuchni, ja lubię polską kuchnię, inną kuchnię raz w miesiącu, mogę zjeść i nic więcej. Bućko, bućko. Kebab na przykład zasłony. Cześć, piątym neuroprzekaźnikiem jest neradrenalina, wiecie? I na neradrenalinie to jest opieka domu i rodziny wysokości, też i słowem wysokości opieka wysokości, komu ufać, komu nie ufać wysokości, sprawiedliwości wdrażania wysokości, czyli wysokości dzieci wysokości, że są inwalidzkie wysokości, to są demony porodzone przyjemności, no i wysokości, tutaj im nanieść podatek najwyżej, na jakieś wysokości, za leki wysokości, żeby na nas robiły, i tak to wygląda.
No tutaj wychowywać wysokość za grzech, to wszystko mają i są grzechu wysokość te osoby, bo jak nie będzie grzechu, to i wyjdzie z choróbska, wiecie? No a ty nie inaczej, nie inaczej. Według wiary i do oddania się życiu chrześcijańskiemu. No bo nie inaczej. Buźka, buźka. No i tutaj tak. No co tam jeszcze? No i tutaj o sprawiedliwości właśnie życia wysłać. Byciem sprawiedliwy, wiecie? No tu widać niektóre dziewczyny na przykład są wredne, wredne, co nie? One myślą, że są wredne, bo nie są chrześcijankami, a ja wysoci tak samo wysoci ten, ale sprawiedliwie żyję. Sprawiedliwie żyję, wysoci. Nie jestem wredny, tylko sprawiedliwy. Wysoci też nie dam, ale sprawiedliwości nie dam, a one nie dadzą wysoci, bo są wredne, wiecie? No, że się nie należy, bo się nie należy, ale jakkolwiek wysoci nie jest chrześcijanką, to wysoci są tacy sami. Wysoci to niech się dzielą, wysoci, a wysoci nie dzielą, na mnie dzielą. No, przyjemności, buźka, buźka. Tak to wygląda. A przyjemności to umiera wysoce mitochondria spalania tłuszczu, wiecie? Ja, a jak wysoce umiera mitochondria spalania tłuszczu, to tłuszczu jest za dużo w organizmie. Tłuszczu jest za dużo w organizmie i wtedy się grubnieje, wiecie? No, powstają komórki wysoce tłuszczowe i grubnieje organizm. Grubnie człowiek. No, tak to wygląda. To są ci wysoci, co wysoci wojują, a na przykład nie chcą pomóc wysoci ten, co tam niby wojują, a co niby wojują wysoci, a źle wojują, są agresywni w rzeczywistości, to wszystko wysoci w tłuszczyk obrasta. Buźka, buźka. No. A przy przyjemności, co tu jeszcze bym powiedział? A jak brakuje spalania tłuszczyków, to z tego spalania tłuszczyków powstaje dobry cholesterol. A na tym dobrym cholesterolu powstają fosfolipidy. No, to wysoki jest znowu zawahania, mniej jest produkcji fosfolipidów, mniej produkcji fosfolipidów i komórki zmniejszają się wysoki. Wiecie, zmniejszają się komórki i wątroba się zmniejsza, zmniejszają się jajniki. No, jajniki, jądra się zmniejszają, małe jąderka wysokości, jak kościół ma, to tak maniakował wysokości, a przyjemność, zmniejszają się organele, także wysokości, lekkie dotknięcie spowodować może właśnie uszkodzenie wysokości, no, stuknięcie takiej osoby, pęknięcie na przykład narządu może wątroby spowodować, czy tam śledziony. No, tak to wygląda. I co tam jeszcze wysoci? No tutaj opowiedziałem to wszystko. No, to znowu wysoci na ten. No, i tutaj jest tak samo wysoci, że wysoci, no, że co się Żydem, szkaluje się Żyda, co nie? Po sprawiedliwości żyjesz, to szkaluje Żyda, ateistę, szataniste, to z tych wszystkich się szkaluje. No i te od tych osoby grzeszków porodzone. Się szkaluje. Dopiero jak już chcę wysoce jakieś szatanica się tam wrócić, no to już dopiero wtedy mogę go przyjąć wysoce z otwartymi rękami, jak już naprawdę chcę zaniechać swojego czynu. A tak dopóki ten, to dopóki chcę czynić w grzeszach, to towara ode mnie. Buźka, buźka. I tak jakoś tak uciekają ode mnie. No, buźka, buźka, jak brakuje wysoce tego noradrenaliny, no to się ociężali, by coś wydają, by coś te grubasy, by coś spowolnione ruchy, fikołka nie umie zrobić i wszystkiego, no ociężały się, by się czuje i wszyciusio, do wysości, no i kuma wysości. Ty zakumasz, no on co 5 sekund, co 2-3 sekundy kuma wysości rzeczywistość, a ty kumasz ten cały czas. Czyli ruchy są spowolnione i wszyściusio i tak to wygląda, ale żyją w manie, w manie żyją i im się wydaje wysości, że są bardzo hej, tacy wifiraki, a są słabi i osłabieni bardzo. Zbić trzeba tego, takie zbicie przekonania takich. Szóstym neuroprzekaźnikiem jest serotonina, odpowiadająca za wzrok, wiecie, i wysoki szanowanie siebie, drugiego człowieka i przyjemności Kościoła Świętego Trójcy, wiecie, nieboże. Buźka, buźka. Tak to wygląda. I tutaj wysoki umierają mitochondrie spalania białka, wiecie. I jest na przykład niepotrzebnego białka za dużo,
za dużo, to ono się spala w wysokości, to białko obok w mitochondriach, obok nieprzydzielonej wysokości do spalania tego białka i powstaje nie powstaje wysokości związek ze spalania białka. Jak się spala białko, to zostaje NH2, azot i dwa wodory zostają, to taki związeczek z dwoma wodorami, azot z dwoma wodorami i z tego wysokości ponownie wysokości organizm buduje białko, wiecie? Ponownie z tego organizm buduje białko, ale to już w wysokości w rybosomach buduje białko, wiecie, ponownie. No a przyjemności brakuje, no, brakuje tej mitochondrii. To wysokości spala białko całe i tamto nie zostawia NH2, tylko na NH albo na sam azot spala. A jak jest za dużo NH, bo NH to jest tak samo enzymek azot to jest NH, to jest enzymek, który powoduje wysokości ciśnienia, problem z ciśnieniem krwi, reguluje ciśnienie krwi latem i zimą, wiecie, azot powoduje regulację ciśnienia krwi latem i zimą, on wchodzi do przepony, ten azot, NH wchodzi do przepony, wchodzi, no tutaj jest na przykład no, błona komórkowa przepony, i azot wchodzi do przepony, albo tutaj wchodzi, NH wchodzi, tutaj azot, tu testosteron się w środku uiszcza, a tu NO. Jak jest NO, to wszystko w wysokości, jak jest NO, to ciśnienie jest wydalane z komórki jest wydalane do komórki ciśnienie, zmniejsza się ciśnienie, a jest NH za dużo, to ciśnienie z komórki jest wydalane w wysokości woda i wszystko szybciej do krwiobiegu wysokości, ciśnienie krwi wzrasta w wysokości, do krwiobiegu jest wydalane, wiecie? Tak to wygląda. No tutaj jeszcze raz pokażę to. O tak. Tutaj jest błona komórkowa, tu się uiszcza w wysokości NNO, a tu NNH się uiszcza, NH się uiszcza i w wysokości jest za dużo NH, to wszystko z błony komórkowej wszystko idzie do krwiobiegu, jest za duże ciśnienie i tak latem tak samo w wysokości, no, jest większe spotykanie w wysokości NH, latem jest mniejsze ciśnienie lub większe wysokości, to też jest regulacja. A gęstość krwi to już w wysokości reguluje się w inny sposób. To też za pośrednicą, jak już ten tutaj nie wydoli, to się gęstość krwi zwiększa lub zmniejsza. I brakuje białka, więc brakuje białka w wysokości normalnego do tego NH2 brakuje, bo się spaliło na NH się z białku spaliło, brakuje NH2 do produkcji wysokości białka od związku brakuje. Jest za mało białek. Jak jest za mało białek, to komórka się zmniejsza. Mniej receptorków ma na sobie i się zmniejsza i w wysokości zanikają komórki tak samo. Zanikają komórki. No i to w gagach oczu jest najczęściej widoczne, to że to są w zasadzie osoby, które niedowidzą lub widzą które źle widzą. Za blisko widzą, nie widzą z bliskości albo z daleka nie widzą, wiecie? To są te takie osoby, bo wysokość ciśnienie wokół się zmieniło, wysokość, bo brakowało białka i wysokość struktura oka się zmieniła, wiecie, to najbardziej widać na oku. I te komórki są tak samo słabe, bo są małe komóreczki, zmniejszają się jajniki, macice się zmniejszają, cycki się zmniejszają, są małe cycki. No i wysokość tutaj też nie następuje otyłość wtedy przy nawet ten. Tylko następuje anoreksja, wiecie? Bo brak komórek wysokości, jakkolwiek wysokości, brak komórek tych tłuszczowych jest wtedy, organizm no, traci komórki tłuszczowe, nie wytwarzają się, bo brakuje białek wysokości, żeby wytworzyła się komórka. Tu jest problem wysokości, tak samo wysokości z tym, no. Jak uszkodzi sobie ranę, wysokości z regeneracją jest problem, bo jest za mało białka i komórki wysokości, no, dłużej zanim się zregeneruje komórka i wysokości powstanie nowa komórka, to trwa i nie wytwarzają się właśnie tutaj wysokości boczki żadne, anoreksja wysokości następuje,
no bo przyjemności brakuje białek, żeby wytworzyła się wysoce nowa komórka, wiecie? I tłuszczowa, tak samo tłuszczowa. No i tu one wysoce mniej jedzą, bo zjedzą i nie macie ten tłuszcz, normalnie gdyby wysoce gdzieś się odłożyłby wysoce i by nie zatruwał organizmu, a tak wysoce nie mają apetytu na jedzenie, bo jest za dużo tego tłuszczyku w ich organizmie, wiecie? Za dużo tłuszczu w organizmie i wysoce, no niestety te osoby nie spozyskują jedzenia, wiecie, bo nie smakuje im jedzenie, bo im żygać się chce od niego. To tak w skrócie wygląda właśnie z ten. No tutaj z białkiem, aha, i jeszcze ten, jak się spali w innej komórce, to białko i powstaje NH, to jest w wysokości związek rakotwórczy, wiecie, NH to jest związkiem rakotwórczym, gdzie na nici DNA w mitochondrialnej nici DNA przepisuje się wysokości, no jak na okładzinie z jednej strony jest wysokości ten wodór, z drugiej strony jest na grzewieniu jest tlen i z tymi związkami się spala cukier. To przy przyjemności odwrotnie, zamiast wodoru jest tlen, a zamiast wysokości tlenu jest wodór i cukier na przykład zamiast na CO2, co spali się na C2O. C2O się spali, a C2O od tlenowywuje hemoglobinę, C2O odtlenowuje hemoglobinę i wtedy w wysokości hemoglobina bez tlenu łączy się w skrzepki. Dwie komórki pochwytuje, dwie lub kilka komórek w wysokości hemoglobina pochwytuje czerwonych komórek krwi i w wysokości powstają skrzepki krwi. I te skrzepki wysokości to są wysokości guzki takie przy tej komórce i one idą tak samo do umysłu, te skrzepki lecą z krwią i wysokości, no migreny są straszne i bóle, wiecie, bóle. Buźka, buźka. I te skrzepki bardzo bolą wysokości, no, że ten rak jest bardzo bolący. Buźka, buźka. Tak to wygląda. Buźka, siódmym neuroprzekaźnikiem jest testosteron. Testosteron w wysokości jest od razu neuroprzekaźnikiem i tak samo jest hormonkiem, wiecie, który wchodzi tutaj pomiędzy wysokości błonę komórkową, tu w błonę komórkową, pomiędzy górną warstwą błony komórkowej, a dolną warstwą komórkową, dolną warstwą komórkową, która powoduje wysokości, że błona komórkowa wysokości, no tu się uściśla, a wysokości NH zwęża tutaj wysokości, NH zwęża tutaj wysokości, a jak się pojawi tutaj NO, to tutaj zwęża tą błonę komórkową. Co powoduje wysokości, że z jedną lub z drugą stronę jest większy wysąd wody, zwiększanie ciśnienia z komórki lub do komórki. To powoduje wysokości. Buźka, buźka. No. A tutaj przyjemności jeszcze wam opowiem właśnie na tym testosteronie. Jak brakuje testosteronu wysokości, to umiera mitochondria spalania alkoholu, która przyjemności powoduje to, na tej mitochondrii związki toksyczne się spalają, wiecie? Na tej mitochondrii, jak różne wysokości, te alkaidy, nie alkaidy, różnego rodzaju wysokości toksyczne związki się w tej mitochondrii spalają. To jest taka odpornościowa mitochondria. I przyjemności w tej mitochondrii wysokości, jak brakuje wysokości, brakuje testosteronu, to powstaje wysokości łysina, wiecie? No a testosteron odpowiada za siłę wysokości, wiecie? I tak samo wysokości brakuje testosteronu, to mogą być wysokości niemożności chodzenia, hula chodzenia, komórki są osłabione i impotencje, tak samo mogą następować. No tak to wygląda z testosteronem. I białaczka może następować, wiecie? Białaczka może następować, bo na tym spalania tego testosteronu powstaje węgiel z wodorem powstaje, powstają związki, które powodują wysokości, przypuszczam, wydzielania wysokości nadmiaru fosforu z organizmu. A jak z nadmiaru fosforu w organizmu, to wysokości komórki się robią agresywne. W liposomach ten fosfor się uiszcza, wiecie? W liposomach. I te liposomy zwalczają siebie same wysokości, ale zwalczają też te białe krwinki, inne komórki zwalczają. Że to taka białaczka jest właśnie, która wysokości powoduje, że zwalczają wysokości inne krwinki ciała krwi, wiecie?
i też insulina może, cukrzyca w postaci tej insuliny, że brak insuliny, jeszcze tu jest brak insuliny, nie za dużo cukru jest produkowane, bo tamta insulina była, że za dużo cukru było produkowane, a tutaj jest w wysokości, a tu jest cukrzyca taka, że w wysokości brak insuliny i dlatego jest za dużo cukru, a tam była w dobrej ilości insulina, ale było za dużo cukru i też trzeba dostarczyć cukier, insulinę do organizmu, żeby pozbyć się tej choróbki. Tutaj też trzeba dostarczyć insulinę do organizmu, żeby też pozbyć się cukrzycy. Przypadło się wysokości testosteronowej, że przy wysokości obumierają wysokości te wzgórza, takie wysokości, które produkują wysokości ten insulinę. No, błyszka, błyszka. No. Czyli przyjemności, no komórki same się unicestwiają, tak to wygląda, jak brakuje tego alkoholu bez spalania, ale to jest alkohol spalania, to jest alkohol komórkowy jedynie, wiecie, alkohol komórkowy, no buźka, buźka, no i brakuje go wysokości, to ten, no to przy przyjemności, no powstaje takie choróbska. Że zaniki też i mięśnia, może być zanik mięśnia, czy jakieś tam organeli. Wiecie? No, bućka, bućka. No i liposomy są komórki, te liposomy wysokości są żarłoczne i eliminują obok komórek. Nie tylko komórki wysokości te białe krwinki, ale i wątrobowa komórka sama się wzajemnie też może zżerać. Przez liposomy agresywne. Bućka, bućka. No, bo te związki z spalania alkoholu w sensie powodowały to, że przyjemności pozbywał się nadmiar fosforu z organizmu. Buźka. No i to już jest taka, można powiedzieć, cała neurologia wynagradzania. No, tu miłej nocy, życzę miłych dni. Buźka. No, na razie. Tu moje dorosłe, bo ja dopiero w sensie ten. Rozstrzygam wysokości to wynagradzanie, wiecie, od kilkunastu lat. Wysokości takie do rzetelności bliższej wysokości, jak i już doszłem 2 lata temu. No i tutaj na ankiety też mogliście mieć na internecie, no, czy jakie zachowanie, jakie choróbsko masz wysokości, czy miałeś jakie zachowanie wysokości, te były, miałem ankiety wysokości, na internecie mogliście sporo ten. Są też informacje od Was, by coś do tego zbierałem. Ale jakkolwiek wysokości, chodzi mi o to, byście rozwijali to wynagradzanie wysokości, poznawali komórki wysokości, na przykład brakuje na przykład spalania cukru, jakie związki spalania cukru wysokości powstają wysokości i w szczególności wysokości, jaka choróbka może ten nastąpić. Żebyśmy to rozwijali wysokości, to wynagradzanie, wiecie? Ono jest bardzo istotne dla kryminalistyki i wszystkiego. Buźko, buźko, dla naszych codziennych wysokości zapatrywania się, wysokości, jak nie, żebyśmy mieli taką naukę, jak nie czynić, a czynić wysokości, żeby było dobrze, żebyśmy bardzo długo i zdrowo żyli i nieśmiertelnie żyli. Częstym też zdrobnieniem wysokości jest wysokości, jak na serotoninie, na szanowaniu wysokości, czyli wysokości szanowaniu siebie, domu i rodziny chrześcijańskiej. Buźko, buźka. No i tam też i nietolerowanie Żyda, na przykład nieszanowanie, bo ślepi są, na przykład szanują dlatego wysokości tolerancji, szanowanie mają wysokości innych osób, a Boga nie wysokości, bo wtedy da się innych szanować i pedofili wszyscy dziwią. No to są ślepe osoby. Do 7 lat wysokości, jak ślepą wysokości, czy tam właśnie od wysokości, ślepą, od 6 latek wysokości, to są wysokości nabytego grzechu, a tak prędzej to są demony już z porodzenia, takiego stylu bycia siebie. To jest najczęstsza przyczyna umierania na serotoninie, albo wysokości ten neurowskaźników. To mogą wysokości w kolanku, na przykład z tyłu wysokości wystąpić właśnie osad wysokości tego. No, osad przyjemności mącznika na przykład, no, który się wydala właśnie ze spalania właśnie na serotoninie, spala się wysokości białko i tam powstaje wysokości pełen azot z dwoma wodorami, do góry i na dole. Dolny wodór przyłącza tlen, a górny przyłącza węglowe rzeczy, wiecie? Dolny przyłącza tlenowe, a górny węglowe, albo odwrotnie. Ale to tak wygląda. Dwoma wodorami azot, to musiałbym dokładnie pomyśleć sobie, zerknąć. Ale to tak może kiedyś. Teraz o to tak nie chodzi. A bo jak się spala to białko obok w tej
obok bystrości ten w mitochondrii, to bystrości spala się na azot i wodór, na sam jeden azot z wodorem. No, spala się to białko do takiej postaci. Wypala wodór jeden. Czyli ten wodór łączy się tylko, no, łączy się ten, no, z rzeczami tymi, no, tlenowymi się łączy, tlenowymi i wysosi, i nie przyłącza już ten, nie przyłącza amoniaku do siebie, wiecie? Amoniak nie wytwarza, nie wytwarza się amoniak do tego związku. Lub w osadzie jakimś tam się może wytrącić najwyżej. No, ale tak to wygląda. Więc tutaj się bije groszek w tych wypadkach wysoki, żeby woda z nóg, woda z nóg, jest groszek się, żeby gdzie jest azot i azot z dwoma wodorami i takie pokarmy się, gdzie są azoty z dwoma wodorami i bystrości można węgiel jeść, węgiel też można jeść. No, tak to wygląda. No i ten wtedy się zdobywa to z organizmu. Bo amoniak to jest NH2, NH3. NH3 i tam jeszcze może przyłączyć do siebie jeden węgiel, wiecie? To nie ma problemu. No, do ramienia swojego. No, błyszka, błyszka. No, czyli ten azot też jest z tym. No, cześć, serduszka. Tutaj, żebyście wiedzieli, żeby no, mieć przychylność sobie myśli, tak jak i psychiatrzy wysocić sobie właśnie rzeczą, czy tam właśnie mówią, wzięcie jakiegoś tam leku, też jest taka podana. A to tylko taka plota. Przychylność myśli, żeby mieć właśnie do otoczenia, właśnie ja jestem otoczeniem, to jest przyjemności ten kurwa ser, kurwa sędzia, kurwa rząd i bystrości kurwa lekarz. No i to jest, masz możliwość rozwinięcia siebie. Rozwijaj to, jestem siebie dzieckiem Bożym chrześcijaninem i dobroczynienia. No taka jest przestrzeń bystrości, wiecie? Mówisz, to zawsze chybne myśli sobie A to co na hip-hopie dziwnie gdzie słychać, wiecie? A co chciałem powiedzieć? No tutaj na przykład jak jedzie tutaj przyjemne jest słońce, patyk jest przyjemny, suchy patyk. Pokój jest przyjemny. Milutko siedzieć w pokoju, wiecie? Ja milutko siedzę sobie w pokoju. Jak jem posiłek, to ja sobie jem milutko. Przyjemny posiłek, przyjemny posiłek. No, tak to wygląda. Nieożywione rzeczy w sensie są przyjemne, a tak by coś nie było. Słowa są jeszcze przyjemne. Słowa są przyjemne. No tak po ożywieniu, by coś mówiłem. No to przyjemności. Przyjemności i o minutki już rzeczach się też opowiada. W tych emocjach. No, błyszka, błyszka. Tak to wygląda? No. Emocje to jest porządność. Emocje takie główne to jest spełnienie, satysfakcja, porządność. Na Boże, a tak niespełnienie leci wysoki i apatię i występy. Konsekwentność na ten na fluorze, węgiel pewność siebie, chlor spokój, a tak wysoki niespokojność wysoki ci lęki, spokój, co tam jeszcze są emocje, jakie tam jeszcze lit to jest wysoki ten minutko. To tak odkryłem tutaj wodór, chwila obecna, się z tym zaczęto. Także wysokość, na przykład masz wysokość, jak jesteś potrącz, bo tu masz w ciąkach migdałowatych wysokości wynagradzanie trzech na przykład atomów wysokości ten węgla, na wysokości jeden atom wysokości jest z wodorem, a jeden z selenem, a jeden jest wsparciem siebie, pewności siebie wysokości ten, no, tutaj daje wysokości ten węgiel. A jak jesteś osobą tylko no, niechrześcijańską w wysokości, już nie twórczą osobą, to z otoczenia możesz jedynie informację łapać w wysokości naśladowniczą, czyli masz dwa węgle złączone z wodorem, bo chwilę obecnej wysokości i jeden z węglem. No, masz pewność siebie w chwili obecnej. Ale nie masz do serca zerkania, bo serce to jest wysokości selen, wysokości zerkania i przyjemności jest też wysokości też i przyjemności. No to też i mowy, to jest fosfor. Fosfor jest mowy. Fosfor mowy. Co tam jeszcze jest w neurokazicy? No chyba to są wszystkie, to jakieś 9 czy 11 jest emocji, takich ludzi.
A później właśnie jest na przykład kochanie, wszystkie emocje wysadzili do mojej rodziny, takie zadbanie życia ten do mojej rodziny, już tak z tym ją musiałem wiedzieć, a to są takie główne. Czy jeszcze jakąś główną? Bor to jest porządność, to było. To są wszystkie emocje, takie swoje, i tam pokazałem coś na jakimś filmiku. Tak, żebyście widzieli. I miło, błogosławię Wam dzień życia. Bądź poważny. Na razie.